dobrze Cię widzieć. Witam Cię w Blanketworcie. Przygotowałam go specjalnie na nasz wspólny wieczór. Tak, aby można było ukryć się przed całym światem pod osłoną koców, prześcieradeł. Tak, abyśmy mogli spędzić przytulny i miły czas. Co ty na to? Chcesz mi towarzyszyć? To czas na odprężenie. Relaks, więc spróbuj rozluźnić wszystkie mięśnie. A ja w tym czasie przemyję Twoją twarz zwilżoną chusteczką, tak aby przygotować ją na sen i na mini spa, które dla Ciebie przygotowałam. Nic nadzwyczajnego, natomiast pomyślałam, że należy Ci się odrobina relaksu i tego, żebyś w spokoju zajęła się sobą. Mogę? To zaczynamy. I przecieram Twoją twarz. Bardzo powoli. Jak ci minął dzień? Okej. Brzmi dość intensywnie. Okay. To całe szczęście się już kończy. Czasami są takie dni. Więc cieszę się tym bardziej, że jesteś tu ze mną. Każdy zasługuje na odrobinę czasu dla siebie, relaksu.
zdecydowanie. Twoja skóra jest już odświeżona, dokładnie oczyszczona. I teraz nałożę na nią taki specjalny, relaksujący olejek. O, mam go. Który pozwoli nawilżyć twoją twarz. Ale też dodatkowo cię zrelaksować. Przez wyciąg z lawendy. Dokładnie tak. Nie masz nic przeciw. Okej, super. To zaczynam. W porządku. Nie musisz się już niczym martwić. W Blanketworcie nie ma miejsca na smutki. Jest tutaj taka magiczna granica, po przekroczeniu której cały stres, całe zmartwienie, wszystkie zmartwienia zostają na zewnątrz. Tak. Jest to żelazna zasada Blanketwortów. Więc zrelaksuj swoje mięśnie, swoje ciało. Pozwól im na odpoczynek. I na powrót do dzieciństwa. Kiedy to z wielką chęcią budowało się właśnie tak. Teraz zajmę się twoimi dłońmi i nałożę na nie krem, który je nawilży i pozwoli twoim dłoniom odpocząć, zregenerować się. I w międzyczasie opowiem ci historię. Powiem ci historię, która
mam nadzieję, zainspiruje Cię do dalszego działania, próbowania i nie poddawania się mimo trudów, których teraz doświadczysz. Okej? To zacznijmy od prawej dłoni. Dawno, dawno temu. W pewnej rzece żyły karpie. Lub inaczej mówiąc, ryby koi. Koi to po japońsku znaczy karp. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc w tej rzece żyły te karpie. I legenda mówiła o tym, że tym karpiom, którym uda się przepłynąć pod prąd rzeki w trudnych warunkach, w górach i pod góry i dopłyną do Smoczej Bramy, otrzymają nagrodę, jakiej nie są sobie w stanie nawet wyobrazić. Więc wiele z nich próbowało płynąć pod prąd. Jednak często się poddawały i zawracały. Albo porywane przez prąd rzeki. Jednak była jedna ryba, która zawzięcie płynęła pod prąd po to, aby jako pierwsza dotrzeć do Smoczej Bramy i dziernie płynęła. Mimo trudności, mimo zmęczenia, mimo tego, że czasami nie udawało jej się przepłynąć zbyt wiele i prąd rzeki próbował ściągnąć ją w drugą stronę, to nie poddawała się i cały czas miała nadzieję. Więc płynęła i płynęła. Aż w końcu trafiła na wielki wodospad, na który musiała wskoczyć. Tym bardziej nie było to proste zadanie, a wręcz zadanie praktycznie niewykonalne, którego nie udało się wykonać żadnej innej rybie koi. Ale nie tutaj nasz bohater nie poddał się i próbował wiele razy. Za każdym razem spadał albo nie był w stanie doskoczyć do góry wodospadu. Aż w końcu, oczywiście, udało mu się to. Tamtejsi bogowie, będąc pod wrażeniem wytrwałości i determinacji ryby koi, postanowili ją nagrodzić i przemienili ją w potężnego smoka, który jest oznaką siły zwycięstwa. Więc
morał z tej historii taki, aby mimo przeciwności losu, mimo tego, że ciągle nam się zdaje, że płyniemy w przeciwnym kierunku i nie idziemy do przodu, to żebyśmy pamiętali, że warto być wytrwałym, zdeterminowanym i dążyć do celu, bo gdzieś tam na końcu czeka na nas za to nagroda i nasze wysiłki się opłacą. Więc nie poddawaj się. Trzymam kciuki. Wszystko się ułoży jako dodatkowe wsparcie emocjonalne. Mam dla ciebie maskotkę. Mam świnkę, która może towarzyszyć ci w trudnych chwilach, bezsennych nocach, jeśli takie się zdarzają. Chcesz? Jest twoja. To jeszcze dla ekstra relaksu. Pomijam twoją twarz pędzlem. Wszystko jest okej. Wszystko jest w porządku. Bardzo piękne włosy, całkiem długie. Kiedy tak urosły? Mam też ze sobą szczotkę. Może przeczeszę je trochę i zaplotę, żeby ci się nie plątały w nocy. Okej, super. Przesunę się troszkę bliżej i może zgarnę je wszystkie na prawą stronę. Będzie mi chyba tak łatwiej. Poczekaj. Są dość
mocno splątane, więc zacznę od końcówek. Są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Dzielę na trzy części. Ale dawno nie plotłam warkocza. A jeszcze komuś innemu. To chyba w przedszkolu. Pamiętam, jak byłam dzieckiem i raz na jakiś czas moja mama robiła mi warkoczyki takie cienkie na całej głowie. Tobie też właśnie. I było to całkiem okej. Chyba się udało. Wygląda całkiem równo. Gdzieś tu miałam gumkę do włosów. Już szukam. Trochę krzywo, ale się udało. Twoje włosy są już w pięknym warkoczu. Mam nadzieję, że udało mi się trochę cię zrelaksować, zadbać nie tylko o twoje ciało, twoją twarz, twoje dłonie, ale również o twój spokój,
odpoczynek. Cieszę się bardzo, że mogłam Cię tutaj dzisiaj gościć. Było mi bardzo miło. Zapraszam częściej. Dobrej nocy.